Witajcie w kolejnym odcinku z Balloons to the Battles, ale tym razem nie zaczynamy muzyczką, tylko moim głosem. Niestety podczas nagrania byłem chory, więc możecie to poznać po głosie. Nie czułem się najlepiej, ale mam nadzieję, że to przeżyjecie. Okej, przechodzimy już do private meczu. Wybieramy naszą standardową, moją ulubioną taktykę. Dobieramy oczywiście dodatkową wieżyczkę, będzie nią tak shooter. Jak widzicie, wszedł już wilczurek. Zaraz zaczniemy grę. Dobra, czekam, aż wilczurek będzie gotowy. Ja jeszcze jestem gotowy. Dobra, jak widzicie, już wilczurek jest z nami. Przywitaj się. Cześć. No i okej, możemy zaczynać. Czekamy i się załadowało. Ja na tą mapę stosuję specjalną, magiczną taktykę. Okej, to będzie taktyka mortarowa. A, chyba źle postawiłem. Nie no, super. Odwróć się! Dobra. Muszę ją sprzedać. Okej. Okay. Mortar teraz niszczy tutaj balony z tej strony idące z tej, więc nic nam nie przejdzie. I okej, zaczynamy wysyłać pierwsze balony. Już tam. Wysłałem. O Boże. Nie no dobra, już sobie wezmę tego tak szczerze. Widzę, zaczynasz mnie raszować od niebieskich. Ja preferuję od początku czerwone. Powiesz mi, wilczurek, jakie masz eko? 270. Okej. Widzę tak sprayer pierwszy. Okej, moje eko już wynosi 353. Nic innego, jak czekamy, aż eko nam się naprawdę zmaksymalizuje. No i po prostu czekamy. O Boże, sorry, wyciszyłem się na chwilę, bo mama do mnie dzwoniła, nie chciałam, żeby na odcinku coś było takiego. Dobra, bo właśnie się dziwiłem, czemu tak nagle zamilkłeś, tak. Aha. Tak o. Ja czasami mam takie problemy. No Boże, już mnie zgraszowałem. Zrobiłeś mnie. A jakie jest twoje eko tak swoją drogą? 433. A kurde. Może więcej ode mnie. Może bardzo dobrą taktykę w ogóle. A nie, przejdzie mi balon. Dobra, czas zwiększyć obronę. O, dobra, mam 150 jakimś cudem. Dobra, ja też się troszkę zraszuję w Conquer Rush, czyli w zamian, runda siódma. Snajpera biorę, tak sobie. Ja snajpera nie potrzebuję. Nawet jest dobry na czarne balony. Dobra. Przed rundą ósmą muszę mieć moje ustalone eko. Ja nie wiem, czy uda mi się zdążyć. O, poszło ci HP. Dobra, ja już ostatnie sekundy czekam na pełną wieżyczkę. O, już. Długo czekać nie musiałam. Okej, i maksymalizujemy eko. O, dobra, już mam więcej eko. A jakie twoje eko jest? 311. Moje 568. O kurde. Dobra, pora pozbierać na następny Ring of Fire. Jeszcze 12 sekund, teraz 6. Już nie będę miał problemów z tęczowymi. A trochę ci przechodzą. No. Możesz snajpera ulepszyć na stronki, ulepszyć pod rozwalanie metalowych. Choć nie wiem, czy to przeżyjesz, wilczurek. Runda 15. Przetrwać jeszcze. To dobrze. A teraz. Aby nie. A teraz dużo idzie różowych, czarnych. W ogóle zapominam ci wysyłać te balony.
A ja cały czas to robię. Dlatego moje eko wynosi już 700. Boom! Headshot! A twoja ekonomia wynosi ile? Ewilczurek, jaka jest twoja ekonomia? 376. 376. I moje eko już naprawdę wzrośnie. Prawie eko wzrosło moje do 1000. Ale tym sposobem u przeciwnika zrobiłem duże problemy moim raszem różowych. Ale już zaraz więcej nie będę musiał wysyłać, bo moje eko wynosi już 1000. Ale czy przeciwnik przeżyje rasz różowych? Radziłbym ci ulepszyć bomb towera pod 8 bomb. Okej. Okay. No to GG. Mogę sobie spokojnie powiedzieć. A może jeśli nie? No nie wiem, może ci jedno HP zostanie. 5 HP! Chyba, ja. Chyba, że zaraz ci znowu spadnie. Nie wiem, ale na razie żyjesz. Jeżeli małpka mi pomoże. Tak, 5 HP. Tak to wygląda. Okej, okay, także teraz sobie zostawiłem. O, kolejny sprayer. No nie. Ja idę na potęgę wieżyczek, ty na ilość. Okej, okay, zobaczymy. Potęga versus ilość. Może tak się będzie nazywał ten odcinek. Dobra, mam już 5000 hajsu. Na co to mogę przeznaczyć? 5000 hajsu. Nie mam z tym co zrobić. 6000. Może coś postawić, nie wiem, może jak kogoś wieżyczkę. Dobra, skuszę się na Maulera. Tylko żebym przypadkiem nie ulepszył na tego lepszego. Okej, okay, drugi Mauler. O nie. Uch, problemy widzę. Trzeci Mauler. Oj, czy przeciwnik to przeżyje, czy to już będzie koniec na poziomie moich 3 maulerów? No tak, no niestety. Nie. Wilczurek przegrał, runda 20. No dobra, to by było na tyle w tym krótkim odcinku. No dobra, do zobaczenia. Cześć i czołem.